Nazwa ronda przypomina, że ówczesny burmistrz Wejherowa Teodor Bolduan podjął historyczną decyzję, aby obszar obejmujący ponad 850 hektarów podzielić na działki budowlane i w formie dzierżawy wieczystej na 15 lat przekazać w użytkowanie mieszkańcom zdecydowanym osiedlić się na tym terenie. Dzięki temu już przed wybuchem II wojny światowej powstały na Śmiechowie Północ pierwsze domy jednorodzinne, zaś mieszkańcy osiedla w okazaniu wdzięczności za ten gest wybudowali figurkę Matki Bożej Królowej Polski, która znajduje się przy ulicy Gdańskiej w pobliżu dworca PKP Śmiechowo.